Drodzy, mamy wtorek, 1 grudnia, najlepszy miesiąc w całym roku. W związku z tym, że zaczyna się grudzień, to czas, żeby otwierać kalendarze adwentowe. Ja w tym roku mam dwa. Jeden taki zwykły, czekoladowy z Milky, a drugi kosmetyczny z Make Up Revolution. To jest mój pierwszy w życiu makijaż kosmetyczny. W ogóle ja jako dziecko nie miałam kalendarzy adwentowych. Jakoś moi rodzice nigdy mi nie kupowali kalendarzy, dlatego teraz nadrabiam jako dorosła. I mam. Także z czekoladowym poczekam chyba na swojego chłopaka. Może otworzymy razem i się jakoś podzielimy, albo otworzymy jutro dwa okienka i zjemy po jednym do kawy. A kosmetyczny zaraz otworzę i zobaczymy, co tam jest. Dobra, udało mi się odpakować kalendarz i już widzę, że jedynka jest tutaj. Zobaczcie moje paznokcie, ale byłam chora i nie mogłam iść wcześniej, więc dopiero mam wizytę w tym tygodniu. I mamy jedyneczkę. I otwieramy. Nie wiem, czy mi się to uda. Ja jestem generalnie beznadziejna w takich rzeczach, to znaczy w otwieraniu różnych pudełek jedną ręką. Nigdy tego nie umiem zrobić, na przykład na Instagramie, jak książki otwieram. Także chyba zatrzymam i za chwilkę do Was wrócę. Dobra, otworzone. I co tutaj mamy? I co tutaj mamy? Chyba to jest jakaś pomadka do ust. Tak mi się wydaje. Lip gloss, czyli błyszczyk. Tak wygląda swatch, gdyby ktoś był ciekawy. To jest taki trochę nudziak, ale taki ciemniejszy. Ja akurat lubię takie kolory, takie zgaszone trochę, także myślę, że będzie mi pasował. Także pierwsze pudełeczko trafione, wydaje mi się. Cześć, ja się już ogarnęłam, tak więc mogę się z Wami w końcu przywitać, tak wiecie, twarzą w twarz. I korzystając właśnie z tego, chciałabym poświęcić ten pierwszy klip na takie trochę wyjaśnienie, omówienie tego, jak ja ten vlogmas widzę, jak chciałabym, żeby on wyglądał i jak ma wyglądać planowo, licząc na to, że będę go faktycznie publikować. No więc chciałabym, żeby to były filmy pojawiające się co drugi dzień, czyli pierwszy vlogmas będzie 1-2 grudnia, kolejny vlogmas będzie z 3-4 grudnia, potem z 5-6 i tak dalej, i tak dalej. Chcę to zrobić w ten sposób, ponieważ wydaje mi się, że jednak filmy codzienne to po pierwsze jest bardzo duże wyzwanie dla twórcy, dla nagrywającej osoby, a po drugie, no też wydaje mi się, że to jest takie przytłaczające dla widza, filmy, które pojawiają się codziennie. To znaczy ja uwielbiam vlogmasy i czekuję ich po prostu od rana, od 1 grudnia. Natomiast wiem, że na pewno oglądacie vlogmasy u różnych osób i po prostu nie zawsze jest czas, żeby oglądać te filmy codziennie. Dlatego chciałabym to robić co drugi dzień, zresztą wydaje mi się, że no nie miałabym na tyle materiału, żeby publikować te filmy codziennie, bo moje życie naprawdę jest bardzo nudne, szczególnie teraz w czasie pandemii. Także nie mam zbyt wiele ciekawych rzeczy do pokazania Wam, ale mam nadzieję, że takie codzienne vlogmasy, takie wiecie, zwykłe na spokojnie, też będą przyjemne. I ja te vlogmasy nagrywam nie tylko dla Was, ale też dla siebie i mam takie cele, trzy takie cele, które chciałabym zrealizować właśnie w związku z vlogmasami. Także dzisiaj, pierwszego dnia, chciałabym sobie je ustalić, a ostatniego dnia zobaczyć, czy udało mi się je zrealizować. Cel numer jeden to oswoić się z kamerą, to znaczy przestać się wstydzić nagrywać przy ludziach, nie tylko przy obcych, ale również przy znajomych i przy najbliższych, bo ja nawet przy swoim narzeczonym wstydzę się nagrywać i zawsze, kiedy nagrywam takie filmy stacjonarne, to on musi wychodzić z pokoju albo najlepiej jak go nie ma w domu, bo po prostu się wstydzę i chciałabym właśnie, żeby te vlogmasy pozwoliły mi się oswoić z nagrywaniem, żeby mogła bez problemu wyjąć aparat. Tak jak wczoraj na przykład byłam na chwilę w galerii, bo musiałam kupić kilka rzeczy, i chciałam nagrywać takie, wiecie, świąteczne dekoracje i tak dalej, ale po prostu się wstydziłam przy ludziach, tak więc właśnie tego chciałabym się pozbyć, chciałabym się z tym oswoić. To jest cel numer jeden. Cel numer dwa to jest przyzwyczajenie się do nagrywania vlogów i nagrywanie vlogów, ponieważ ja wiem, że Wy uwielbiacie reading vlogi i ja też jako widz na różnych kanałach je uwielbiam. I bardzo chciałabym, aby takie reading vlogi pojawiały się również na moim kanale, dlatego mam nadzieję, że te vlogmasy nauczą mnie i przyzwyczają do nagrywania vlogów i później w ciągu roku będą się pojawiały takie normalne reading vlogi, bo ten vlogmas nie będzie o czytaniu, będzie o takich codziennościach. Znaczy książki oczywiście naturalne jest to, że też będą się pojawiać, bo one po prostu są
dużą częścią mojej codzienności, więc na pewno książki też będą się pojawiać, ale nie są to jakieś takie blog, wiecie, bookmasy, tak to się chyba nazywa, tylko zwyczajne vlogmasy. I mój ostatni cel to jest nauczenie się regularności, ponieważ wiem, że lubicie, kiedy filmy pojawiają się regularnie, dosyć często. Ja staram się nagrywać te filmy raz w tygodniu, w miarę mi to wychodzi, natomiast chciałabym, aby może pojawiały się częściej, kto wie, dwa razy w tygodniu wydaje mi się taką optymalną opcją. Tak więc chciałabym, żeby właśnie to nagrywanie filmów codziennie, nagrywanie takich krótkich urywek codziennie weszło mi gdzieś tam w nawyk i żebym miała dla Was jakiś materiał dodatkowy czasem w miesiącu. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy w ogóle vlogmasy na moim kanale Was interesują, czy je lubicie, czy to jest coś, co chcecie oglądać na kanale książkowym. Ja vlogmasy kocham, także dlatego chciałabym nagrać swój własny również. Kupiłam nawet specjalnie po to kalendarze adwentowe, to znaczy kupiłabym je pewnie, gdybym też nie nagrywała vlogmasa, ale no wiecie, to było takie planowanie pod vlogmas właśnie te kalendarze adwentowe. No, także do zobaczenia w kolejnych filmach i do zobaczenia w dalszej części tego filmu. Cześć! Czas na zieloną herbatkę, jeszcze przywieziona z Dubaju, co widać po napisach arabskich. Obiad, bo zaraz do mnie przychodzi uczeń na lekcję. Pół torebki ryżu, chińska mieszanka i do tej chińskiej mieszanki dodałam trochę sosu sojowego, trochę miodu i sezamu. I jest naprawdę bardzo smaczne. A tutaj mam takie pałeczki. Wiem, że nie je się takiego ryżu nie klejącego pałeczkami, ale co mi tam, pomęczę się trochę. Pałeczki, które kupiłam w Japonii, tak więc fajna pamiątka. Mam taki cały zestaw, chyba 5 różnych właśnie par pałeczek do ryżu. Dzień dobry, dzisiaj mamy środa, 2 grudnia i jak widzicie, ja jeszcze nie otworzyłam tego kalendarza czekoladkowego. Dzisiaj otworzę 2 okienka i się podzielimy razem z Krzysiem i sobie zjemy razem do kawki. Tak więc idziemy z pierwszym okienkiem. I co tutaj jest w pierwszym okienku? Jakaś gruszka? Wygląda jak gruszka. Dobra. I drugie okienko, już widziałam, że jest gdzieś tutaj. I co mamy w drugim okienku? Księżyc. Kawka wypita, to można też otworzyć drugi kalendarz i tutaj widzę, że mamy 2. Zaraz zobaczymy, co jest pod 2. Też coś takiego pomadkowego, chociaż mniejsze, więc pewnie nie. Może jakaś kredka? Jak zwykle otworzę i dopiero wrócę, bo inaczej nie dam rady tego zrobić. A w okienku numer 2 mamy żel do brwi. I przysięgam, że ja naprawdę całkiem niedawno myślałam o tym, żeby go kupić, ponieważ no po prostu potrzebuję czegoś takiego, nie mam żelu do brwi, a ten jest bezbarwny, więc fajnie potem, jak się pomaluje brwi, czymś takie trochę, wiecie, ujarzmić, żeby się w miarę trzymały na miejscu na resztę dnia. To znaczy, ja nie mam jakichś bardzo problematycznych brwi, ponieważ moje brwi są cienkie, ale myślę, że taki żel właśnie bardzo się przyda i naprawdę myślałam o zakupie go, więc bardzo fajnie, że znalazł się w drugim okienku. Także bardzo się cieszę. Drugie okienko jest również trafione. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Cześć! Przyszłam się tylko szybciutko pożegnać, ponieważ pierwsze 2 dni vlogmasa dobiegły już końca. Dziękuję, że obejrzeliście ten film. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle pomysł nagrywania vlogmasów na moim kanale Wam się podoba, czy będziecie je oglądać i ewentualnie, jeżeli macie jakieś sugestie, na przykład czego chcielibyście widzieć więcej albo czego mniej, to również jak najbardziej dajcie znać. Mam nadzieję, że zobaczymy się tutaj ponownie za 2 dni w kolejnym odcinku vlogmasa. Trzymajcie się, cześć!